tysiącami lat Gabena nie znał świat. Każdy kupował na płytach nagrane gry. Gaben na swój pomysł wpadł, widząc na czym każdy gra, i stwierdził, że przyszłością internet jest. Wtem z jego głowy wnet zrodziły się słowa te, a on śpiewał je w noce i dnie. Tu skiny dam i z rangami coś to jest w DLC. Promocję chce ktoś, bo kiedyś niedługo Half-Life'a 3 wynajdę. Na zawsze Gaben i Valve. W taki sposób powstał Steam. Każdy gracz na Steamie był co dzień popularniejszy stawał się. Gaben więcej kasy miał, jednak coraz więcej chciałby noży, kolekcję ciągle poszerzać mógł. Z dnia na dzień życie szło, w tym o Half-Life'a spytał ktoś i nagle fala hejtu ogarnęła go. Stanął z prawdą twarzą w twarz, lecz na pomysł świetny wpadł tak wnet. CSGO Valve ogłosiło: tu skiny dam i z rangami coś to jest DLC. Promocję chce ktoś, że kiedyś niedługo Half-Life'a 3 wynajdę. Na zawsze Gaben i Valve. Wyszedł na rynek CS, Gaben znów uzyskał cześć, a wszyscy poczęli grać, znikła hejtów moc. Popularną stała się gra z ruskimi o rangę, lecz dawne hejty przyszły i cheatów 100. Wypuszczał kolejny update, aby nam polepszyć grę i rang. System smurfów powstrzymać miał. Skiny mam i z rangami coś to jest w DLC. Promocję chce ktoś, że kiedyś niedługo Half-Life'a 3 wynajdę. Na zawsze Valve. Na zawsze Valve. Na zawsze.